Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam cię serdecznie, Marcin z tej strony. Kolejne zadanie z książki Teraz matura z zestawu trzeciego z poziomu podstawowego. Zadanie 20 jest z planimetrii. Kutrza przekątna rąbu ma długość 2. To jest kutrza przekątna rąbu. Ja ją oczywiście sobie od razu podzielę, że tu jest 1 i tu jest 1. Tylko może tak trochę ładniej. O, tak? No, razem będzie 2. Jeden z jego kątów wewnętrznych jest dwukrotnie większy od drugiego. Co z tego wynika? Wiemy, że w rąbie wszystkie kąty to jest 360, bo to jest czworokąt, oraz że ten kąt alfa to jest ten sam kąt, co tu. Bo kąty naprzeciwko też są sobie równe. Czyli skoro tu jest alfa i tu jest alfa, to znaczy, że ten kąt to jest 2 alfa, no i ten kąt też jest, a tak napiszę, 2 alfa. To dodajmy te kąty. Alfa plus 2 alfa to jest 3 alfa, plus alfa to jest 4 alfa, plus 2 alfa to jest 6 alfa. Czyli 6 alfa równa się 360. Jak to podzielimy przez 6, no to alfa wyjdzie 60 stopni. Co z tego wynika? Że ten kąt ma 60, ten kąt ma 60, ten kąt ma 60, ten kąt ma 60, bo razem ma 120, bo ma być dwa razy większy, ten kąt ma 60, no i ten kąt też ma 60 stopni. Czyli ten trójkąt tu na górze, to jaki to jest trójkąt? Równoboczny. 60, 60, 60 i drugi taki sam na dole. 60, 60, 60. Czyli pole mojego rąbu to są dwa pola trójkąta równobocznego. Tak. Czyli pole to jest dwa razy. A wzór na trójkąt równoboczny, czy też pole trójkąta równobocznego, to jest a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4. Czyli moje pole to jest dwa razy. A to jest oczywiście długość boku. No ta przekątna miała 1, 1, czyli razem 2, tak? 2 do kwadratu to jest 4 pierwiastki z 3 przez 4. Czwórki się ściachają, zostaje 2 pierwiastki z 3. Koniec. Jasne? No. Jak macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Łapki w górę, mile widziane. A ja zmykam do zadania 21. Cześć.